A ty? Kim jesteś? Ciężki był. Doprowadziłem cię do niego. Wszyscy inni też nie żyją. Arasaka-sama, otou-sama no sasugai han o mizukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1時間後には着くかと。 これは… Mild. くそ… ひどい匂いだ。 Słyszysz mnie? Potrzebuję pomocy. Nie działa. Zabij go. Trzymaj się.
Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Kurwa! Obaj potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Ripperdoka? Pamiętam cię, Skąpek i Plaza. Musimy znaleźć się u Rippera. I to szybko. Dobrze sobie poradziłeś. Nie marnuj czasu. Wiktor poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieźć. Dzwoń. Dlaczego mnie tu nie zostawisz? Dzwoń. Dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pan poza strefą. Przyjedź po mnie. Zawierz mnie do Wiktora. Mistis Esoterica. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan mu nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę go podpiąć. Dobra, przenosimy go. Wyślizguje mi się. Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. On umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko. Wiem, co robię. Co z nim? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. Vi, słyszysz mnie? Moja głowa. Jak się czujesz? Kurwa. Dzwoń mi w uszach. Miałem halucynacje. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła. Było głośno, stałem na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałem ją do ludzi, ale wcale nie poczułem się lepiej. A potem, nie śmiej się, podkładałem bombę pod Arasaka Tower. Wcale się nie śmieję. Zabili mnie. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony.
ten snyd. To było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłeś jej przeszłość. Widzę wspomnienia konstruktu? Jak to możliwe? Obaj jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Obaj? Kim jest ten drugi? Johnny Silverhead. Terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Mów. Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do twojego mózgu i w końcu przejmie ciało. A ty zostaniesz wymazany. Słuchasz mnie? To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. No dobrze. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Wpiąłeś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłeś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbierać się po czymś takim. Miałeś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Deshona. Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Jestem potworem Frankensteina. Świetnie. Ciało to tylko ciało. Możesz je zmienić. Zastąpić chromem, całkowicie porzucić. Naprawdę paskudne rzeczy będą działy się z twoją psychiką. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ten jebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele? W tej kwestii od niego nic nie zależy. To nieodwracalny proces, którego żaden z was nie może zatrzymać. Kurwa, przecież widziałem reklamę w telewizji. Jak brzmiał ten slogan? Secure your soul. Właśnie. Ten chip służy tylko do komunikacji z konstruktami. Nie wiem, do czego służy. Korzysta się z niego wyłącznie w obiektach Arasaki. Pod nadzorem. Czemu po prostu nie usuniesz biochipu? Albo go nie wyłączysz? Jeśli go wyciągnę, umrzesz natychmiast. Jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować, doradź mi, co mam zrobić. Proszę, Wiktor. Nie wiem. Misty! Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź. Zabiorę cię do domu. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłem, że umieram. I umarłem naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci.
namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłem. A może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywał regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Dajesz mi pigułki, które obudzą tego sukinsyna i sprawią, że szybciej umrę? Przez jakiś czas będziesz czuł się nieźle. Potem nastąpi długa i bolesna agonia. Mózg można oszukać. Ból da się uśmierzyć. Ja mówię o procesie umierania psyche. Poczujesz, że dawny wij się rozpada i staniesz się obcy dla samego siebie. To będzie przerażające i bolesne. To po chuj te tabletki. Nie lepiej po prostu strzelić sobie w łeb. Dlaczego ten drugi ma umierać razem z tobą? Pomyśl o tym. Muszę się położyć. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zobacz. Vic wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście. Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Słyszałaś? Ja umieram. Żaden amulet nie pomoże na mojego pecha. Nie gadaj bzdur, przecież żyjesz. A póki jest życie, jest nadzieja. I nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Czy ty naprawdę wierzysz, że mogę z tego wyjść? Oczywiście, że tak. Przecież już raz zginąłeś i nadal żyjesz. Mylę się? Jesteś kochana. Dzięki. Dobranoc, Vi. Odpocznij i śpij spokojnie. Muszę się stąd wydostać, rozumiesz? Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. Może zapalić. Masz fajki? Wziąłeś? Jak to możliwe, że cię widzę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Kim jesteś? Odważ się! Pierdolo.
Nie! Wypierdalaj z mojej głowy. Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. To jest prawie jak dotyk. Wchodzę w ciebie jak w gnijące mięso i nie mogę nic z tym zrobić. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. To tylko kopia Engramu. Są też inne. Zabiję cię. Tak, zrób to. Kurwa. Dzień dobry, Night City. Takemura. Musimy się spotkać. Przyjedź do Tromsdyn. Dlaczego miałbym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Czekam. Jak? Nie udało się uratować? Aj, kurwa. Ale tu nature comes first. Cześć! Nie widziałem cię. Orgiatic! Yes. All pleasure! From all booze. Provides 330... Witam, Arif Iqbal. Czas na serwis informacyjny. To bardzo smutny dzień w historii naszego miasta. Nie żyje burmistrz Night City Lucius Ryan. Informacje o śmierci Ryana podała rodzina. Zmarł we śnie we własnym łóżku.
Dokładne przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, ale wstępne wyniki sugerują awarię wszczepu wieńcowego. Obowiązki Raina do końca kadencji będzie wypełniać jego zastępca i bliski współpracownik Weldon Holt. Holt ogłosił też, że będzie kandydował na burmistrza w najbliższych wyborach. Wszyscy? Jak jeden mały dokładnie przed wczesną śmierć. Chcesz pogadać o wczoraj? Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yurino Boarasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Szukałem jej, ale bez skutku. Myślę, że celowo zatarła za sobą ślad. Mówisz, że Parker może pomóc ci pozbyć się relika. Pracuje dla którejś z korporacji? Nie wiem. Parker dużo wiedziała na temat relika. Część tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, z drugiej miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość? Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? To wszystko? Naprawdę muszę się zbierać. Zaczekaj. Yurino Boarasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yurino Boarasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. A jeśli się nie zgodzę? Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywać kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają cię za przyjaciela. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą relika.
Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś. Takemura, odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomogła. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Yorinobu Arasaka... Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotował... Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Kurwa, co jest z tobą nie tak?
Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dziedzić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z rąk. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Niby dlaczego mam ci pomagać? Nie ufam ci. A ja tobie. Na szczęście zaufanie nie jest nam do niczego potrzebne. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rock? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rock słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rock zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas.